jesteśmy bezpieczni. Siemanko wszystkim, Hubert Mściwojewski, MMA Być na bieżąco, razem ze mną Alan, siema. Siemano być szku. Siemano, jak waga, pierwsze pytanko? No tak jak było widać na początku, nie wiem czy mnie widziałeś rano, ale ciężko było, ale nie było takiej walki, żebym wagi nie zrobił. Przetrzymałem to, wytrzymałem, fajnie, że Dominik Zadar ze mną był, pilnował mnie cały czas, żarcie mi nie tylko, bo lubię sobie podjadać, dlatego ta waga mi tak skakała troszkę, ale na ostatni tydzień przyciąłem mocno, więc dopiłem te 5 kilo ostatnio. Ile zbijałeś z wody ogólnie? 7 zrobiłem z wody. O, no to dużo. A ogólnie 13. 13 kg zbijałeś? No to standardowo u mnie. Lubię sobie podjeść. No to nieźle. Alan... Forma, siedź, byczku. Alanik zawsze w formie. Alanik zawsze w formie. Nieraz lepszy, nieraz gorszy, ale zawsze w formie. Alan, rewanż Cię czeka z Piotrem Pająkiem, formuła MMA. Jak Ty się zapatrujesz na to? Myślisz, że będzie prościej, czy będzie trudniej jednak z Pająkiem w MMA? To się okaże, no niech wygra lepszy tutaj, tak? Wziąłem ten rewanż, wchodzę w zastępstwo, mieliśmy ten rewanż planowo stoczyć sobie na 11, jesteśmy na 10, no jubileuszu, cieszę się. I co? I robimy to, i tyle. Ale masz tutaj jeszcze większą spinę z jednym z zawodników. Tak. Nie wiem, czy oglądałeś mój wywiad, który wrzuciłem wczoraj z Amadeuszem, również był poruszony twój temat. I teraz właśnie chciałbym usłyszeć twoją kontrę. No. Od czego to w ogóle się zaczęło, ta wasza spina? Słuchaj, to jest zwykła pała, która kłamie na okrągło. Nie wiem, czy tej afery z tym ostępem chyba, on nie wykręcił. Bo gdyby ten gościu rzeczywiście miał propozycję walki i tak dalej, to by miał przedstawiony kontrakt i mógłby pokazać papiery. Po drugie, ja takim o Damianie, o tym ostępie w ogóle nie słyszałem. W ogóle to do mnie nie dotarło ani nic. Ja z kim, jakim gościem miałem się bić, to był Bartosz, chyba Włodarek, nie pamiętam jak dokładnie, musiał zobaczyć. Ale wiem, że miał na imię Bartek i to jest nazwisko, z którym miałem się bić, tak, na armii. A że nie doszło do tej walki, jak to się mówi, wypadł z tej karty, na drugi dzień dostałem telefon z Fejmu, no to jestem tutaj, tak? No dobrze, ale starcia z Ferrari nie wykluczasz. Nie, absolutnie nie wykluczam. Ktoś musi go w końcu nauczyć pokory. I to będę ja. Widziałem ostatnio też, że pojawiło się wyzwanie od Czarka Oleksiejczuka w twoją stronę. Chciałbym, żebyś też odpowiedział na te wyzwanie. Słuchaj, ja wiem, widziałem, czytałem to. Napisałem mu parę słów, co o tym wszystkim myślę. Nie będę pisał i zachowywał się jak małolat po prostu, bo on jeszcze małolatem jest, więc też używa takich słów, których kurde nie rozumie. A jeżeli nie rozumie danych słów, to niech mu starsi koledzy wytłumaczą z maty. To po pierwsze. A po drugie, napisałem mu wiadomość prywatną, żeby nie używał takich słów, jeżeli znaczenia ich nie zna. I mówię, no a jeżeli chodzi o tego Czarka, no to ja w ogóle nie mam nic do tego chłopaka, dopóki właśnie mnie brzydko nie obraził, tak? A pójdziesz na sparing do Akademii Sportu Walki Wilanów z Ferrarim, czy nie? Ja nie pamiętam, czy ja mówiłem, że ja pójdę na sparing, bo wszyscy tak właśnie mówią, a ja powiedziałem, że ja zapraszam na sparingi. Ja zapraszam na sparingi do WCA albo gdzieś na sparingi, ale mówię, no jeżeli ja tak powiedziałem, no to rzeczywiście, no to jeżeli tak powiedziałem, no to pójdę tam, tak? Ale wolałbym, żeby jego nie było, bo wolę sobie posparować z innymi chłopakami. To tak jakby jeszcze bardziej zaognia ten konflikt między WCA a między tak jakby Wilanowem, co? By musiał spytać się trenerów w ogóle, czy mogę tam iść, tak? Z nimi zrobić sparing, tak jak powiedziałem, żeby go po prostu wyjaśnić. Ale z drugiej strony nie ma sensu, żebym tam po prostu szedł do niego robić z nim sparing, jeżeli mam mieć z nim walkę, tak? Możemy się ustawić w Aligatores, o, dwa neutralne, to jest neutralny klub, gdzie... No, murem za Aligatorami? Akurat byłem na paru treningach u Adasia Grabowskiego, więc też coraz częściej będę przychodził do tego klubu, tak? Alan, postawmy sprawę jasno. Trenujesz bardzo długo. Walczyłeś na galach zawodowych z prawdziwymi zawodowcami. Jakim wyzwaniem dla ciebie byłby Amadeusz Ferrari, który, no nie oszukujmy się, aktualnie jest freakfighterem? Easy money. Czyli krótko. Łatwe pieniądze. Tak. Ale myślę, że dym na konferencjach i ogólnie przed walką byłyby duży, co? Tak, absolutnie. On jest zadymiarz, ja też sobie nie dam w kaszę dmuchać, więc... Wy ogólnie charaktery macie podobne, tak abstrahując, ale chodzi mi o dymy. A, o dymy to może tak, ale na pewno nie mamy charakterów, bo gdyby on miał, podobnie byśmy mieli charaktery, to by się też charakter nie zachowywał, a się zachowuje jak pała zwykła i tyle. I tak samo go traktuję.
Wczoraj widziałem live'a u Adriana Polaka, nie chciałeś wejść do pokoju Adriana, był tam Amadeusz. Myślisz, że gdybyś wszedł, mogłoby się skończyć to jakąś bójką? No tak, mogłoby się skończyć. No któryś by nas nie wytrzymał i mogłoby się skończyć, tylko wtedy już by nie było tak kamer, więc nie wiem, czy by się tak, wiesz, rzucał, nie? On lubi atencję, lubi kamery i wszystko robi pod kamery, więc poczeka sobie na niego w klatce. Dobra, Alan, słuchaj, nie zatrzymuję. Zdrówka, śpi dobrze, widzimy się jutro. Dziękuję bardzo, fajnie.